Wtorek, 5 września. Noc z poniedziałku na wtorek była po prostu makabryczna. Poszedłem jak zwykle po wszystkich audycjach radiowych późno spać, gdy o trzeciej nad ranem obudził mnie telefon. Dzwoni Dyzia z zapytaniem, czy wiem, co się dzieje. Głos ma zmieniony. Odpowiadam, że nie wiem i pytam, co się stało. Nie może mi odpowiedzieć przez telefon, prosi, bym zaraz przyjechał. Ubieramy się z olą i wychodzimy. W bramie stoi zapłakana Marczakowa, że wszyscy z całego domu wyjeżdżają, a ona nie wie dlaczego. Wsiadamy do Opla, który stoi stale teraz przed domem i jedziemy na Narbutta. Na mieście ruch niezwykły. Mnóstwo ludzi goni po ulicach z walizkami w ręku. Zatrzymują mnie ciągle, czy to nie taksówka. Zajeżdżamy na Narbutta. Dyzia zmieniona mówi nam, że całe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Wojskowych i w ogóle cały rząd się ewakuuje. Jest polecenie, aby zabierać ze sobą rodziny. Tosiek wrócił niedawno, wymęczony, śpi. Nie chcę go budzić. Co ma robić? Czy jechać z nim i zabierać dzieci, czy zostać? Odpowiadam od razu i to twardo. Twój obowiązek to zostać tutaj przy szkole. Nie będziesz narażać siebie i dzieci na tułaczkę ewakuacji, która nie wiadomo gdzie się skończy. Kobiety i dzieci nie będą uciekały przed Niemcami. Jeśli Tosiek ma z ministerstwem się ewakuować, to po to, by gdzie indziej urzędować, a nie po to, by mieć na karku żony i dzieci. Szluz, Ola z Krzysztofem też zostają, gdybym ja miał być ewakuowany. Uspokoiłem ją tym od razu. Zgodziła się i widać, że jej kamień spadł z serca. A teraz gadu, gadu okazuje się, że kto żyw w ciągu nocy wyjeżdża: panie z rodziny wojskowej, z różnych towarzystw i związków przygotowywanych na czas wojny, wszystkie żony i dzieci dygnitarzy, ministrów i generałów. Nic to nas nie obchodzi, powiadam. Nie będziecie przed Niemcami, jak zające z kotła wyrywały. O czwartej wracamy. Z bramy nie możemy się przez dłuższy czas wydostać, gdyż w Szkole Dyzi od dwóch dni zajęło lokal biuro personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, które się ewakuuje. Auto ciężarowe zapakowane aktami nie mogło się przecisnąć przez bramę wjazdową. W powrotnej drodze świtało już ten sam gorączkowy ruch ludzi z walizkami w ręku. Przed domem na Szucha pakuje się do auta szef jednego z wydziałów w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Nie znam go prawie wcale, ale podchodzę i pytam: Panie pułkowniku, czemu pan zabiera żony i dzieci? Przecież nie wiadomo, gdzie się ta ewakuacja skończy. Po co pan naraża rodzinę na tułaczkę? Rozłożył ręce. Rozkaz taki był, powiada. Są jednak rozkazy, których się nie musi słuchać, zwłaszcza gdy dotyczy on pana rodziny. Rozkaz może tylko osobiście pana obowiązywać, ale nie pana rodzinę. Nic z tego pojechał. Wczesnym rankiem telefonowałem już do senatora Przedpełskiego, by go przestrzec przed nieuzasadnioną, moim zdaniem, paniką. Odpowiedział mi, że wysyła synów tylko do Nowin, co mu zresztą sam chciałem poradzić. Przed południem okazało się, że i jego obejmuje ewakuacja. Wyjeżdża zaraz z Ministerstwa Rolnictwa do Puław, po drodze żony i dzieci zostawi w Nowinach. W południe wpadłem do nich pożegnać się. Wyjeżdżają koło trzeciej. Tymczasem okazuje się, że ewakuacja władz rządowych przerzuciła się na ludzi z wojskiem i rządem niewiele wspólnego mającymi, przeradzając się w jakąś paniczną ucieczkę z Warszawy. Najbardziej poruszyła mnie wiadomość od Adasia Borkiewicza, że marszałkowa wraz z córkami też wyjechała, i to pewno na telefon nocny Głuchowskiego nakazujący wyjazd, mimo sprzeciwów marszałkowej, w ciągu 20 minut. Po prostu szalałem na tę krzywdę, jaką marszałkowej wyrządzono nakazując jej wyjazd. W ten sposób wszystkie panie z rodziny wojskowej ze związku obrończeń ojczyzny i innych stowarzyszeń będą się czuły moralnie rozgrzeszone opuszczając Warszawę, porzucając pracę wojenną, do której się przygotowywały. Ten nocny telefon do marszałkowej wydaje mi się spowodowany albo jakimś urazem wynikającym z psychiki, paniki, albo po prostu cynicznym trikiem. Jeśli marszałkowa wyjedzie, nasze żony mają wtedy wolną rękę. Ta myśl, że marszałkowa wyjechała, tak mnie dręczyła, że w południe miałem już gotowy tekst depeszy, którą chciałem wysłać. Na wszystko proszę o powrót. Miejsce pani marszałkowej jest tutaj w Warszawie, Lipiński. Nie wysłałem jej jednak, czego nie mogłem nigdy odżałować, gdyż na pewno pani marszałkowa po jej otrzymaniu wróciłaby do Warszawy i dzieliła jej losy. Ewakuacja tymczasem w ciągu dnia objęła już wszystkie centralne, rządowe i nierządowe instytucje. Przez ulice miasta przejeżdżają ciągle ciężarowe auta wyładowane skrzynkami. Ewakuuje się też Wojskowe Biuro Historyczne kierunek na Lublin. Kończę i ja ewakuację instytutu niedaleko, bo do belwederu Skrzypkowi wydałem polecenie, by w instytucie poza pajęczynami nic nie pozostało. Nerwowy nastrój, związany zawsze z ewakuacją czy odwrotem, potęgują jeszcze bardzo częste w dniu tym naloty lotnicze. Co chwila rozlegał się ryk syren, po czym czerwone smugi naszych czterdziestek kruły powietrze i zajadle terkotały karabiny maszynowe. Lotnicy niemieccy obrzucają jednak tylko obiekty wojskowe poza miastem, a w mieście starają się zwalić mosty na Wiśle, jak dotąd jednak bez skutku. Wieczorem był Henio, Janka Miedzińska z Hanką wyjechały w nocy. Henio starał się je bronić rozkazem, jakie otrzymały, ale nie bardzo mu to szło, gdyż Hanka Miedzińska była komendantką bloku i zostawiła wyjeżdżając wszystko, nikomu nic nie mówiąc. Komendę OPL bloku objęła wobec tego Ola, zbierając na zebraniu kilka tylko pań. Dom na Alei Szucha 16 dosłownie opustoszał. Zostało tylko kilka pań i to przeważnie wdów. Z zarządu instytutu już też prawie nikogo nie ma. Prystor wyjechał do Wilna w niedzielę, a dzisiaj świtalski. Pożyczyłem mu swego munduru, ale nie bardzo widzę sens tego wyjazdu. Prasa dzisiejsza przyniosła wiadomość o storpedowaniu przez Niemców angielskiego statku Atenia, na którym było wielu obywateli amerykańskich. Ładnie zaczynają.